Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym odcinku razem z Ewą. Cześć. Opowiemy Wam o tym, jak wygląda współpraca z projektantem wnętrz. Jak wiecie, ja nie jestem projektantką wnętrz, dlatego do dzisiejszego odcinka zaprosiłam specjalistkę. Ewa nie tylko projektuje wnętrz, ale również prowadzi podcast Przyjaciółki Projektantki i integruje tę społeczność, więc ma znacznie lepsze rozeznanie w rynku niż ja. Ja postaram się przybliżyć Wam, jak z mojej perspektywy architekta wnętrz, który pracuje na rynku już prawie 15 lat, może wyglądać współpraca właśnie nad projektem. Jak właściwie przebiega współpraca z projektantem wnętrz? Jakie są możliwe formy i poszczególne etapy? Nawet u mnie na przestrzeni tych 15 lat forma współpracy z klientem się mocno zmieniła. Między innymi dlatego, że są różne potrzeby, różne budżety. Klient ma też różny czas na zrealizowanie swojego projektu. Chyba zaczęłabym od takiej najszerszej współpracy, jaka jest możliwa, czyli taki kompleksowy projekt z nadzorem. Jest to usługa, która myślę, że jest najbardziej kojarzona w ogóle ze współpracą z architektem i ona się zaczyna czasami nawet już od takiego momentu wyboru mieszkania. Wyboru działki albo wyboru projektu domu jednorodzinnego. Taka współpraca trwa minimum kwartał, tak jest u mnie, a czasami rozciąga się nawet do kilku lat. Jest to w sytuacji takiej, kiedy właśnie dopiero rozważamy zakup jakiejś nieruchomości albo analizujemy chociażby gotowy projekt domu jednorodzinnego. I wtedy od przygotowania dokumentacji przez architekta, ale w konsultacji z projektantem wnętrz, cały ten proces może się wydłużyć właśnie nawet do kilku lat. Ten kompleksowy projekt na pewno powinien składać się z co najmniej czterech etapów i tak właśnie ja robię. Pierwszy etap służy temu, aby poznać potrzeby klienta. Jest to etap, na którym powinny powstać alternatywne wersje układu funkcjonalnego, aby pokazać, co faktycznie zmieści się w danej przestrzeni oraz szeroki wywiad i efektem tego wywiadu powinien być moodboard, czyli taka koncepcja stylistyczno-materiałowa, żeby klient odpowiedział architektowi na pytanie, w jakim stylu, w jakim charakterze chce mieć przygotowane wnętrze. Ten etap powinien też zawierać taki kwestionariusz, czy też rozmowę na temat budżetu, ponieważ wszystkie decyzje, które są podjęte po tym etapie, będą miały też wpływ na to, jaki będzie koszt realizacji danego projektu. I żeby nie pojawiły się jakieś nieścisłości, niezgodności albo niezadowolenie klienta na dalszym etapie realizacji, to warto mówić też o tym, jaki budżet ma klient oraz ile będzie kosztowało wykończenie wnętrza w ogóle w tym stylu, w tym charakterze, o jakim klient marzy. Kolejny etap to już jest tak naprawdę wizualizowanie tego, jak ma wyglądać dana przestrzeń. Są różne sposoby robienia tego. Najbardziej popularne budowanie modelu 3D, przedstawianie wizualizacji fotorealistycznych, ale nie tylko. Na tym etapie warto też zobaczyć próbki materiałów, obejrzeć niektóre elementy wykończenia wnętrza, czy też meble na żywo, żeby już wiedzieć dokładnie, jakie elementy mają się pojawiać. Kolejny etap to przygotowanie dokumentacji technicznej. Są to wszystkie rysunki, dzięki którym Wasz projekt będzie mógł być zrealizowany przez profesjonalną ekipę remontową, przez stolarza, gdzie pojawiają się elementy wystroju wnętrz, które są wykonywane na wymiar, czy jakaś balustrada dla ślusarza, schody kute. Wszystkie te rzeczy powinny być zawarte w dokumentacji technicznej. I ostatnia rzecz, moim zdaniem najważniejsza, to jest przygotowanie właśnie do bardzo dokładnej listy wyposażenia, tak aby klient nie został tylko z wizją, ale został też z takim gotowym przepisem na to, jak dane wnętrze, jakby co kupić i co powinno się znaleźć konkretnie w jego pomieszczeniach. Jak możemy to kontynuować? Bardzo często zdarza się, że dochodzi jeszcze nadzór nad realizacją i wtedy architekt zostaje z klientem jeszcze kilka miesięcy dłużej, przyjeżdża na budowę, pomaga w realizacji zamówień, pomaga w kontrolowaniu tego, jak wygląda harmonogram i co jest faktycznie w tym budżecie zrealizowane. To też jest taki moment, który ja lubię, żeby dopowiedzieć coś na temat stylizacji i po prostu dodania takiej, powiedziałabym, wisienki na torcie. Więc jak widzicie, tych etapów jest sporo i to jest właśnie kompleksowy projekt wnętrz. Ze względu na to, że zajmuje to bardzo dużo czasu i klienta, i architekta, czasami jest to za dużo, no i okazuje się, że to jest za droga usługa.
Dlatego można, wydaje mi się, na każdym etapie albo ją zatrzymać, albo po prostu od początku zdecydować się tylko na trochę mniejsze wsparcie. Taką podstawową usługą, która też jest oferowana, jest to pomoc tylko przy układzie funkcjonalnym oraz wizualizacji. Czasami te dwie informacje wystarczą bardziej samodzielnemu klientowi do tego, aby dalej poprowadzić całą inwestycję samodzielnie. Zachęcam do tego, żeby przed w ogóle wyborem projektanta zapoznać się oprócz tego, że z realizacjami jego, to też ze sposobem współpracy i z tym, jakie inne usługi dany architekt proponuje. Na przykład u mnie możecie skorzystać z takiej darmowej usługi wyceny w ogóle realizacji projektu, żeby rozpoznać się, na co was stać, z jakimi kosztami liczy się jakby cała realizacja, ale inni architekci, inne moje przyjaciółki, które też projektują wnętrza, mają różne produkty online, dzięki którym możecie się przygotować do całego procesu. Mówię tutaj o różnych e-bookach, mówię tutaj o takich materiałach edukacyjnych, powiedziałabym, dzięki którym łatwiej będzie wam chociażby skrystalizować swoją wizję. Te produkty edukacyjne, na które możecie się zdecydować, one są albo darmowe, albo będą kosztowały naprawdę niewiele w stosunku do całego projektu, ale pomogą wam przygotować się do całego procesu, albo po prostu lepiej nazwać problem, który macie, dzięki czemu dalsza współpraca z architektem będzie przebiegała dużo sprawniej. Jeśli w ogóle myślicie o tym, że chcecie samodzielnie zrealizować projekt, to takie wsparcie jest zdecydowanie wam, myślę, potrzebne i możecie z niego w takiej formie skorzystać. A gdy pojawi się jakaś taka krytyczna sytuacja i problem, z którym nie dajecie sobie rady, to wielu z nas wprowadziło taką usługę, jaką są konsultacje. Jest to, powiedziałabym, taka doraźna pomoc i z mojego doświadczenia zadowolenie z tej usługi jest naprawdę stuprocentowe. Najlepiej przygotować się do takiej konsultacji w ten sposób, żeby zastanowić się, z czym faktycznie macie problem. I niezależnie od tego, czy ten problem pojawia się podczas chociażby wyboru mieszkania z tego, co jest na rynku i zastanawiacie się na przykład, czy to jest faktycznie mieszkanie dla was, albo jaki ma potencjał, czy już jesteście na ostatnim etapie, ktoś wam źle coś zrobił na budowie i potrzebujecie tego ostatniego wsparcia architekta, żeby coś uratować. Więc spisujecie sobie ten problem, znajdujecie eksperta w danej dziedzinie, ponieważ wiele z nas, architektów wnętrz, prowadzi takie konsultacje i z danym problemem uderzacie na konsultacje online albo stacjonarne, czyli takie, gdzie architekt przyjeżdża już nawet do was na budowę, do mieszkania albo do domu. Ta usługa w moim odczuciu jest bardzo dobra dla tych osób, które samodzielnie są w stanie bardzo dużo zrobić, natomiast potrzebują naprawdę takich jakby rozwiązania kilku problematycznych kwestii. Ja bardzo często jeżdżę na konsultacje do domów już zamieszkałych, ale takich, powiedziałabym, lekko niedokończonych, gdzie na przykład brakuje jakiejś zabudowy na wymiar, ktoś się nie może zdecydować na konkretne lampy, konkretne dekoracje, dywan, kanapę, zastanawia się, jak to wszystko połączyć. Jakby bazę stworzył, ale nie wie do końca, co zrobić dalej. To jest idealny moment, aby zaprosić do siebie architekta. Ja zazwyczaj jeżdżę też z różnymi próbkami od razu, tak żeby podobierać wszystko na żywo. I efektem takiej konsultacji, takiej wizyty projektanta w domu jest po prostu lista, linki, konkretne sklepy, konkretne modele, konkretne tapicerki, konkretne płyty, konkretny fornir, kolor z NCS-u, z palety RAL. Dzięki temu macie dokończone wnętrze przy dużo mniejszym koszcie takiej usługi, a efekt finalny i tak będzie dla was zadowalający. A ile właściwie kosztuje współpraca z projektantem wnętrz? Ile musimy zapłacić za poszczególne usługi? Jeśli chodzi o koszty współpracy z architektem, to sposobów wyceny jest bardzo dużo. Najbardziej popularny i taki, którego ja osobiście nie lubię, czyli wycena za metr kwadratowy. Bardzo często spotkacie się z tym, że różne etapy współpracy, o tym, o czym wcześniej mówiłam, wyceniane są za jakąś tam stawkę za metr kwadratowy projektu i to przekłada się potem na finalny koszt waszej współpracy z architektem. Podstawowe stawki
przypadki, takie, które teraz mniej więcej są na rynku, z którymi ja się spotykam, a jestem na różnych grupach, na Facebooku, na forach, więc mam wrażenie, że mam trochę rozpoznania, to jest między 180-200 zł minimalna stawka za projekt kompleksowy do około 600 zł za metr kwadratowy. Te 600 zł to jest chyba najwyższa stawka taka jawna, którą udało mi się znaleźć u innych projektantów w takiej ofercie na stronie internetowej. Natomiast chyba tego górnego limitu to za bardzo nie ma, bo prawda też jest taka, że nawet na naszym polskim rynku są tak zwani star architekci czy star projektanci, którzy są już gwiazdami i to oni trochę dyktują warunki. Wycena, która moim zdaniem lepiej się sprawdza i jakby jest bardziej adekwatna do tego, jaki nakład pracy ma być wykonany w danym projekcie z danym klientem, to jest wycena za pomieszczenie i to jest wycena, którą ja stosuję. Właściwie nawet nie za pomieszczenie, tylko za funkcję, powinnam powiedzieć, przepraszam. I ile funkcji w danym projekcie jest do zaprojektowania, taka jest kwota za projekt. Bo okazuje się, że w mieszkaniu na przykład 40-metrowym, w którym i tak ma się znaleźć sypialnia, jadalnia, aneks kuchenny, salon, miejsce do pracy i łazienka, jest naprawdę tyle samo pracy, co w mieszkaniu, które będzie miało 80 metrów i również te same funkcje. Co więcej, w takim małym mieszkaniu tej pracy nawet jest czasami więcej, ponieważ trzeba się bardziej pogłówkować nad tym, jak wszystko fajnie, funkcjonalnie połączyć. Także drugi sposób tej właśnie wyceny projektów architektów jest za funkcję. I tutaj jest rozstrzał duży, jak zresztą zawsze na każdym rynku spotyka się i stawki niższe i wyższe. Ja spotkałam się z takimi wycenami, że za funkcję jest między 1500-1800 zł najtaniej do 3500-4000 za funkcję. Dzięki temu możecie sobie to szybko obliczyć, że tak naprawdę mieszkanie właśnie, nie wiem, 80-metrowe, a dom 280 metrów, te wyceny pomiędzy tymi metrażami nie są. To nie jest tak, że to jest 3 razy tyle. Natomiast faktycznie pracy dla architekta, dla projektanta jest naprawdę tyle samo. Kolejnym ciekawym aspektem wycen jest projektowanie ze stawką godzinową. I to się trochę łączy z tym, o czym wcześniej mówiłam, czyli z konsultacjami. Bo słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jestem w stanie poprowadzić projekt tylko poprzez konsultacje. Dlatego, że ja pracuję niemalże systematycznie z klientem. On coś przygotowuje, ja robię korektę tego, przygotowuję mu jakby materiał do dalszej pracy. Na przykład jednego dnia umawiamy się na 2 godziny konsultację dotyczącą kuchni. Okej, rozwiązaliśmy sprawę kuchni. Drugiego dnia, nie wiem, za tydzień przygotowujemy koncepcję i to, jak ma wyglądać łazienka. Spoko, kolejne 2 godziny. I w ten sposób właśnie podczas konsultacji ze stawką godzinową też jesteśmy w stanie zrealizować projekt w taki sposób satysfakcjonujący dla klienta, który jest bardziej samodzielny, ale z taką właśnie wyceną jest wtedy stawka godzinowa. I stawki godzinowe również są różne. Ja spotkałam się ze stawkami takimi od 300-350 zł do nawet 600 zł za godzinę. Niektóre biura projektowe wprowadziły też pełne rozliczenie za projekt stawką godzinową. Ta stawka godzinowa wtedy zdecydowanie będzie niższa niż za konsultację, bo jest rozliczona na pewno na wiele tygodni, miesięcy współpracy. I taki sposób rozliczenia jest, powiedziałabym, nowością na naszym rynku. Stosowany jest zdecydowanie szerzej na zachodzie, więc dopiero się tego uczymy i klienci uczą się jakby zaufania do tego typu współpracy i architekci uczą się, jak to wprowadzić do swojej pracy. Natomiast jest to jeszcze na tyle świeży temat, że nie jestem w stanie Wam więcej powiedzieć. Projektanci wnętrz współpracują z różnymi markami i otrzymują różne zniżki. Czy to nie wpływa na przebieg realizacji projektu? Czy nie jest ze szkodą dla klienta? Jak to właściwie wygląda? Temat zniżek oraz współpracy między projektantami a sklepami to jest, powiedziałabym, bardzo szeroki temat i ja mogę wypowiedzieć się z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia, jak to wygląda. Zdecydowanie dla mnie, jako dla projektanta, bardzo ważne jest, żeby mieć jak najszersze grono sklepów i marek, z którymi współpracuję. Między innymi dlatego, że wiem, że absolutnie nie będzie mnie to ograniczało projektowo, ani lokalizacyjnie, ani, nie wiem, cenowo czy zakresowo, jeżeli chodzi o budżet. Jeżeli ja podejmuję współpracę z jakąś marką, to też zastanawiam się, czy będę faktycznie używać ich projekty, czy już wcześniej używałam ich produkty w projekcie i dopiero wtedy wiem, że taka marka będzie mi się sprawdzała, będę ją mogła dalej
polecać. Dlaczego o tym mówię? Między innymi dlatego, że klient też powinien poznać, powiedziałabym, takie plusy tego, że my jako architekci możemy im jakąś markę polecić albo użyć produkty, na które mamy specjalne rabaty, tak żeby on mógł kupić to trochę taniej. Między innymi dlatego, że my nie jesteśmy takim klientem B2C, to się nazywa, czyli nie jesteśmy klientem jednokrotnym, tylko jesteśmy stałym klientem danego producenta, danego dystrybutora. Jesteśmy w stałym kontakcie z obsługą na przykład danego sklepu i możemy naprawdę dużo więcej rzeczy załatwić. Każda reklamacja, każdy zwrot, każde niedotrzymanie terminu albo właśnie nacisk na dotrzymanie terminu będzie wtedy po naszej stronie, a nie po stronie klienta. Klient dla takiego sklepu wtedy już nie jest takim no-name'em, tylko jest klientem tej i tej projektantki, więc na pewno może liczyć na to, że po prostu będzie lepiej zaopiekowany przez danego dystrybutora. Co więcej, takich dystrybutorów, na przykład jeżeli chodzi o tematy łazienkowe, płytkowe, jest bardzo duży wybór na rynku. I to, że dany architekt współpracuje z jednym dystrybutorem, moim zdaniem jest większym minusem niż to, jeżeli współpracuje z 10. Dlaczego? Dlatego, że ja się nie muszę ograniczać do tego, że zamówię w sklepie A, a nie w sklepie B, bo ja wiem, że nawet jeśli zamówię część rzeczy w sklepie A, część rzeczy w sklepie B, to i tak finalnie ta obsługa będzie na najwyższym poziomie, klient dostanie rabat taki, żeby był zadowolony i żeby nie musiał szukać tego po różnych innych sklepach internetowych. I ja wiem, że nie muszę się zastanawiać, co wybiorę z tego sklepu, a co wybiorę z tamtego. Po prostu to, co mi się podoba, to, co pasuje do projektu, jestem w stanie wybrać i zdecydować dowolnie. To, co powiedziałam jeszcze na temat tego, że wybieramy z różnych sklepów, a klient nie musi sam szukać tego po internecie, ma też ogromny wpływ na to, jakie są koszty dostawy, w ogóle koszty obsługi takiej logistycznej realizacji jakby całego projektu. Myślę tutaj o tym, że jeżeli zamawiamy większą partię materiału i będzie to, nie wiem, toaleta, bateria, płytka, brodzik z jednego sklepu, to dostawa zwykle jest wliczona w cenę albo jest to po prostu jednokrotna dostawa już z wniesieniem towaru do mieszkania. Natomiast jeśli zamawiacie to wszystko teoretycznie taniej w różnych sklepach online, to zawsze koszty dostawy, na które na początku nie zwracacie uwagi, mogą po prostu przewyższyć i tak naprawdę finalnie nie opłaca Wam się kupować tego w tych różnych sklepach. A jakby kolejny etap, czyli wszelkiego rodzaju taka obsługa posprzedażowa, czyli jakieś reklamacje, zwroty, też macie to po prostu dużo trudniejsze do ogarnięcia. Te współprace ze sklepami albo z producentami wiążą się z tym, że architekt dostaje pewną prowizję od sprzedaży. Są to stawki, nie wiem, od 1-3%, czasami do 5%. Natomiast my tak naprawdę, ci architekci, którzy mają współpracę z wieloma sklepami, w ogóle nie zwracają na to uwagi, czy w danym sklepie zarobią 200 zł więcej, czy 200 zł mniej w innym, bo liczy się dla nich to, żeby projekt był zrealizowany. To jest chyba coś, co jest najwyżej na liście priorytetów każdego projektanta, żeby klient był zadowolony, żeby projekt był fajny, żeby była kolejna realizacja, którą mogę się pochwalić w internecie przed kolejnymi klientami. No i to, że klient jest zadowolony, też przenosi się na to, że jeżeli ktoś z jego otoczenia będzie się zastanawiał nad wyborem projektanta, to taki klient, który jest zadowolony, wiadomo, że szybciej cię poleci. Także ta prowizja, czy to kieszonkowe, które dostajemy za dane zrealizowane zamówienia, tak naprawdę jest szczątkowym wynagrodzeniem w stosunku do tego, jakie mamy wynagrodzenia za projekt. Nie jest to podstawa naszego wynagrodzenia. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach, a ja polecam Wam jeszcze kanał Ewy, przyjaciółki projektantki, gdzie Ewa rozmawia z różnymi osobami z branży. Można dowiedzieć się, jak działają różne rzeczy od drugiej strony, od strony specjalistów, zarówno projektantów, jak i budowlańców, więc może być to bardzo ciekawe i znajdziecie tam również rozmowy ze mną.
Jeśli zastanawiacie się nad współpracą i chcielibyście zobaczyć, od czego zacząć, to zapraszam Was serdecznie na stronę ilekosztujeremont.pl. Tam w darmowym kalkulatorze możecie sobie obliczyć szacunkowy koszt wykończenia mieszkania. Jest to koszt zakupu mebli i materiałów. Ja dla tych ludzi, którzy samodzielnie chcą realizować remont swojego mieszkania, przygotowałam też na bazie mojego doświadczenia taki plik Excel, który jest wzorem budżetu z podziałem na priorytety oraz wzorem harmonogramu, jak powinien przebiegać remont i które zakupy w danym momencie wykonać. Jest to plik, który dla kogoś, kto pierwszy raz robi remont, bardzo wiele wyjaśnia i bardzo wiele pomaga w po prostu organizacji całego remontu. Wiele z moich koleżanek, projektantek również przygotowało takie produkty, dzięki którym będzie Wam łatwiej realizować samodzielnie projekt i postaram się tutaj na dole w linkach zaproponować Wam takie, które będą według mnie najlepsze, dzięki którym zrealizujecie samodzielnie swój projekt. Ja również zachęcam Was do zajrzenia do opisu filmu i serdecznie polecam Wam mebelki 2D, które naprawdę bardzo się przydają i przy rozplanowywaniu mieszkania, i również przy wybieraniu mieszkania przed zakupem, bo pomagają ocenić, czy faktycznie w danej nieruchomości zmieścimy wszystko, co potrzebujemy. Zajrzyjcie na wnętrzazewnętrza.pl i mam nadzieję, że subskrybujecie już nasz kanał, gdzie znajdziecie ponad 300 wnętrzarskich filmów, więc inspiracji tutaj Wam na pewno nie zabraknie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!